Witam w kolejnym odcinku Smokey Bandy and the Meister. W dzisiejszym odcinku X-Factor. Dzisiaj omówię jedną z pierwszych adaptacji tego brytyjskiego programu, mianowicie wersję belgijską. W Belgii X-Factor zadebiutował już w roku 2005 i miał dwie edycje. Pierwszą we wspomnianym roku 2005, drugą w roku 2008. No i na tym koniec. Od 15 lat ani widu, ani słychu kolejnych sezonów, czyli można wnioskować, że ten program w Belgii zbyt dużego sukcesu nie odniósł. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii miał być następcą programu Idol. I podobnie jak w Wielkiej Brytanii był nadawany przez tą samą stację co Idol, czyli VTM. VTM, czyli największą belgijską komercyjną stację flamandzkojęzyczną. Gdyż ten belgijski X-Factor był jedynie nadawany we Flandrii po prostu. Walonia swojej wersji X-Factor nie miała, czyli ta część francuskojęzyczna Belgii nie miała swojej wersji. Była, ten program w Belgii funkcjonował tylko na obszarach flamandzkojęzycznych. Jak już powiedziałem, emitowany był VTM, obydwie edycje. Pierwszą edycję prowadził Ken Wouters, a drugą Hadize. Hadize to jest taka piosenkarka pochodzenia tureckiego, belgijska. Na pierwszym gospodarzem był również piosenkarz, który był notabene bratem jednego z jurorów, gdyż w obydwu edycjach, zarówno w 2005 jak i 2008 roku, jedynym jurorem, który utrzymał stanowisko przez te dwa sezony, był Chris Wouters, brat właśnie gospodarza Kena Woutersa. No a w pierwszym sezonie oprócz Chrisa Woutersa w jury zasiadali Jean Blot i Liliane Saint-Pierre, natomiast w sezonie drugim Maurice Engelen oraz Do, jakiś piosenkarka o pseudonimie Do. No i format belgijskiego X-Factora wyglądał, no powiedzmy, podobnie jak u nas, czyli najpierw były castingi, potem bootcampy, potem domy jurorskie, a potem programy na żywo. No i jako że było trzech jurorów w każdej edycji, były trzy grupy. Czyli mamy grupę 16-24, grupę 25+, i grupę zespoły. W pierwszym sezonie grupę 16-24 prowadziła Liliane Saint-Pierre, grupę 25+, właśnie Chris Wouters, a zespoły prowadził Jean Blot. No i zwycięzcą został podopieczny właśnie Chrisa Woutersa, Udo Mechels. Natomiast w sezonie drugim również Chris Wouters prowadził grupę 25+. Piosenkarz lub piosenkarka o pseudonimie Do prowadziła zespoły, natomiast Maurice Engelen prowadził 16-24, grupę 16-24. No i tak się składa, że zwycięzcą drugiego sezonu został również podopieczny Chrisa Woutersa, Dirk de Smet. No i cóż, no i generalnie tak się składa, że obydwaj zwycięzcy tego belgijskiego X-Factora nadal są aktywni na belgijskim rynku muzycznym. No a jeśli chodzi o innych uczestników, no to raczej słuch po nie zaginął. Poza Tomem Eckhoutem, który również jest aktywny na belgijskim rynku muzycznym. On był w sezonie drugim w grupie 16-24 i ciekawe właśnie jest fakt, że w 2010 roku pojechał na Eurowizję do Oslo, jako reprezentant Belgii. Taka ciekawostka. No i zajął drugie miejsce wówczas w sezonie drugim właśnie w belgijskim X-Factorze. No i to wszystko, jeśli chodzi o historię tego programu w Belgii, a ściślej rzecz ujmując we Flandrii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Smokey Bandy and the Meister.